Witajcie na kanale Zicoderma TV. Dzisiejszym tematem jest atopowe zapalenie skóry. Jest to nawrotowa i przewlekła dermatoza zapalna, która dotyka już od wczesnego dzieciństwa i trwa przez kolejne lata. Moja córeczka ma atopowe zapalenie skóry, dlatego na podstawie swoich doświadczeń postaram się podpowiedzieć Wam, co będzie dobre dla takiej skóry. Dlatego zostańcie z nami. Asiu, jak rozpoznałaś, że Twoja córka ma atopowe zapalenie skóry? Na początku zauważyłam intensywną suchość skóry, następnie nie przesypiała nocy, bo tak bardzo ją swędziało. Dokładnie. Skóra z problemem atopowym, zapaleniem skóry jest przede wszystkim sucha. I bardzo charakterystycznym objawem jest uporczywy świąt z zaczerwienieniem. Zmiany lokalizują się na zgięciach podkolanowych, łokciowych, na nadgarstkach, czy za uszami, bądź na powiekach. Oczywiście te zmiany mogą się wyciszać, bądź zmieniać swoją formę. Chcąc wyciszyć zmiany, warto nabrać ogromnej samodyscypliny, która opiera się na profilaktyce i łagodzeniu już istniejących zmian. Dobre nawyki mogą zdziałać naprawdę wiele. W pierwszej kolejności należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. Bardzo ważne jest stosowanie nie tylko produktu, który natłuści skórę podczas kąpieli, ale także balsamu do ciała, który uzupełni poziom lipidów. Osobiście mogę Wam bardzo polecić gamę Atopis, ponieważ sprawdziła się u mojej córeczki i sprawdziła się pod względem ukojenia świądu, jak i odpowiedniego nawilżenia skóry. Polecamy delikatny żel do mycia z serii Atopis, który bardzo łagodnie oczyści skórę, nie naruszając naturalnego płaszcza lipidowego skóry oraz ukoi. Innowacyjny skład to połączenie organicznego oleju konopnego oraz ekstraktu z korzenia lukrecji, który świetnie sprawdzi się w przypadku suchych, wrażliwych i atopowych skór. Po delikatnym oczyszczeniu proponujemy użycie balsamu natłuszczającego. Balsam zawiera już wcześniej wspomniany organiczny olej konopny, wyciąg z korzenia lukrecji oraz gliceryna, która nawilża skórę, ale dodatkowo jeszcze spełni funkcję tutaj takiego promotora przejścia składników aktywnych w głębsze warstwy skóry. Formuła produktu jest bardzo delikatna. Zerknij, Asiu. I jak? Jest szybko wchłaniająca się formuła? Potwierdzasz? Tak, bardzo dobrze się wchłania, ale zostawia też taki lekki film na skórze. Właśnie chodzi o to, żeby taki produkt odbudowywał nam płaszcz lipidowy. Dokładnie. Skóra z problemem atopii ma zaburzoną syntezę ceramidów i lipidów, przez co nie jest w stanie stworzyć takiego naturalnego płaszcza ochronnego przed utratą wody z naskórka. Dlatego podstawą pielęgnacji jest nawilżanie i natłuszczanie. Stosujcie codziennie kosmetyki, a nawet ponawiajcie aplikacje do kilku razy w ciągu doby. W przypadku zaostrzeń atopowych rewelacyjnym i natychmiastowym ukojeniem jest Atopis Spray. Nakładając produkt na skórę, nie drażnimy ją przez dotyk. Rozpylamy w odległości 15 cm od skóry i zostawiamy do wchłonięcia. W składzie mamy wcześniej wspomniany organiczny olej konopny, wyciąg z korzenia lukrecji. Dodatkowo mamy pantenol, który działa regenerująco, a wyciąg z drzewa tara działa okluzyjnie, przez co mogę wręcz powiedzieć, że tworzy taki niewidzialny opatrunek na skórze. Produkt nie tylko sprawdzi się w przypadku atopowych zmian, ale także po oparzeniach, po ukąszeniach owadów, na suchą skórę. A także słyszałam, że niektóre panie stosują produkt jako tonik, gdyż ma pH 5,5. Ciekawa jestem, jak Wy pielęgnujecie swoją atopową skórę. Podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami w komentarzu pod filmikiem. A jeśli spodobał Wam się dzisiejszy film, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał.